No dobrze. Jak mamy, mam nadzieję, że widać ekran. Dajcie w komentarzach znać, zaraz sprawdzę, czy faktycznie widać. Jak targetujemy reklamę do tej pory, czyli w zakładce konfiguracja reklam, tutaj gdzie mamy hashtag, to w tym miejscu mieliście wpisać search the city, czyli wyszukaj miasto. Można oczywiście było wpisać cały kraj. I pierwszym problemem, który tutaj był, który był bardzo problematyczny do zidentyfikowania, bo był problemem po stronie Facebooka, że jak wpisywaliśmy w tym miejscu Polska, to nie działało. To nie działało. Mogłem wpisać Polska, chciałem, żeby było Polska, ale Facebook nie, po prostu nie umiał znaleźć słowo Polska. Nie da rady. Tak? Mógł, jedynie co mógł znaleźć, to mógł znaleźć słowo Poland. Poland. No ale to troszeczkę głupie, no skoro ja wszystko mam po polsku i chcę Poland, no to tu jakieś inne wychodzą Poland i w ogóle są, ponadto Poland jest w różnych krajach, o. Więc to naprawiliśmy i to najlepsze jest tak, to dalej w Facebooku jest zepsute, no ale udało nam się zrobić tak, że nawet jak w Facebooku jest zepsute, to działa jednak i da się zrobić. Natomiast to, co jest super sexy, to od tego momentu można użyć ten element, wybrać dowolne miejsce na planecie, może być to na planecie i na centrum wszechświata, centrum w ogóle naszej planety, jaką jest Polska, wybrać sobie tutaj jakiś punkcik, tutaj od razu są koordynaty, jak ktoś chce, to może je edytować sobie, no bo dlaczego nie miałby sobie pomóc w ten sposób i ustawić nawet 1 kilometr. No dobra, zobaczmy, jak to widać. Rozwiniemy to trochę. I przybliżmy. Czyli do tej pory wybieraliśmy całe miasta, czyli całą Częstochowę byśmy mieli. Tak? Całą Częstochowę, a teraz możemy wskazać dowolny mały punkt. Teraz najfajniejsze, tych punktów możemy wstawić dużo. Nie musimy ich mieć mało, możemy mieć ich dużo. A co wtedy, gdy jesteśmy organizacją, która ma tych punktów dużo i teraz mamy co tu wpisywać, nic bardziej mylnego. Zobaczcie, na 99% żaden z Was, jak widzi taki znaczek, znaki zapytania, nie klika go, no bo to tak jak z instrukcją od IKEA. Co, ja sobie nie poradzę? Oczywiście, że sobie poradzę, no ale zobaczcie, ja to kliknę i w tym miejscu, oddalę to trochę, w tym miejscu, jak będzie tu miejsce tooltip, to tu będzie podpis, opis. To nie są puste miejsca. Zaraz zresztą Wam pokażę, co będzie się z tym działo. Dlaczego to jest niezwykle ważne? Bo pojawił się nowe miejsce w tym miejscu, nowy przycisk. Jesteście w stanie wgrać w tym miejscu plik z wszystkimi Waszymi lokalizacjami. Czyli jeżeli macie tych lokalizacji, nie wiem, 10, 20, 30, 40, 50, to możecie je wgrać. Jak je wgracie, to możecie też je nazwać, na przykład oddział Gdynia. Jak sobie nazwiecie to oddział Gdynia, to się na mapie ten oddział Gdynia od razu też będzie tak nazywał. Więc możecie zrobić sobie punkciki. Bogata dzielnica, bogata dzielnica, bogata dzielnica, bogata, 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 40 różnych fajnych dzielnic. Gotowe. Zamiast to później robić ręcznie, można geopointy wyciągnąć z Google Mapsa, zrobić z tego Excela i wgrać do nas i automatycznie to działa. To jest pierwsza rzecz, która jest super zrobiona, no bo to bardzo mocno ułatwia. Dlaczego to zrobiliśmy? No, są pewne zalety i są pewne wady tego rozwiązania. Pierwszą wadą, dużą wadą jest to, że jeżeli ten obszar, który zrobicie, faktycznie zrobicie 1 kilometr, to koszty waszej kampanii będą ekstremalnie drogie. Nie tak, że jak CPM kosztował was 2 zł, to będzie kosztował was 3 zł. Nie, nie. Jak kosztował 2 zł, będzie kosztował 12 zł. Jak kosztował 5 zł, będzie kosztował 15 zł. Po prostu reklamy zaczną być bardzo, bardzo drogie. Oczywiście, jeżeli jest to taka miejscowość, w której mało osób mieszka w tej lokalizacji, wy targetujecie, nie wiem, 500, 600, 1000, 3000 osób. Pamiętajcie, żeby to stosować w taki sposób, żeby obszarem idealnie byłoby, jak chcecie, te 50 tysięcy osób było. A to oznacza,
że w Polsce jest niewiele miast, w której w dzielnicy mieszka 50 tysięcy osób, jeśli w ogóle takie mieszkanie, takie dzielnice istnieją. Czyli zawsze kampania będzie droższa. No ale to akceptujecie. No bo albo chcecie docierać do tej grupy odbiorców i akceptujecie, że jest drogo, albo docieracie troszeczkę szerzej, ale jest dużo taniej. Prawdopodobnie wyjdzie podobnie. Z naszych poprzednich testów wychodziło na to, że targetując całe miasto, te modele optymalizacyjne i tak pokażą to we właściwym miejscu, ale jest dużo taniej. Dlaczego to jednak zrobiliśmy? Ponieważ pracujemy z sieciami, które na przykład w ramach jednego miasta mają taką umowę, że tyle, tyle i tyle ulic i to tylko i tutaj możesz się reklamować. To oczywiście jest bzdurą, no ale tak mają zawartą umowę, no i trzeba było im pomóc. Dobrze, kolejna rzecz. Bardzo mocno zmodyfikowaliśmy wszystkie opisy. Tutaj jest twój dzienny budżet na post. Aplikacja w tej chwili 90% ma już po polsku. To jest bardzo ważne i to bardzo mocno pomaga, no to żeby, wiecie, osoba, która na co dzień obsługuje z językiem polskim, a nie angielskim, było jej łatwiej. To zmodyfikowaliśmy. Zmodyfikowaliśmy również ten moduł zachowania. Tutaj macie zachowania, czyli dodatkowe okno wszystkich zachowań behawioralnych, które tutaj są w Facebooku do użycia, do targetowania. I teraz ciekawe rozwiązania. Administratorzy sklepów, no to spoko, to jest takie jedno targetowanie, postaram się Wam to troszeczkę przybliżyć, ale uwaga, twórcy treści różnych rodzajów, wszyscy twórcy. Jeśli udało Wam się zakupić kurs, który pojawił się w ramach Akademii w panelu, będzie o tym mowa, to tam dowiedzieliście się, że powstał nowy sposób promowania treści jako twórca cyfrowy. Tam to jest omówione. Ale macie bardzo fajne targetowanie, jeśli chcecie trafić do nowo rozwijających się biznesów. Nowe aktywne firmy, czyli nowe aktywne firmy takie, które no są... To pojawiły się, czyli stworzyły na fanpage'u Facebooka potencjalni klienci, którzy wchodzą w obszar cyfrowy, jeśli macie dla nich ofertę. Bardzo fajne różne rzeczy, które można tu znaleźć, na przykład właściciele małych firm i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam, żeby to wszystko wybrać. Czyli pierwszy etap, w którym możecie od dzisiaj, znaczy od kilku dni, ale wiadomo, że robimy podsumowanie, więc chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, to jest to, że macie targetowanie na geopointy, z dokładnością do 1 km, możecie tych geopointów dać dużo, a jak macie ich dużo, to możecie je wszystkie wgrać. Druga rzecz, Facebook cały czas uaktualnia zarówno zainteresowania, ale tych zainteresowań jest dużo. Myśmy tutaj dali Wam wszystkie dane behawioralne, które są na bieżąco uaktualniane, czyli wszystkie fajne rzeczy, które Facebook z tych danych behawioralnych znajdzie, to automatycznie możecie sobie tu wejść i wylistować wszystkie. Fajne, wygodne i bardzo łatwe w obsłudze. Punkt drugi, nowy moduł dodawania postów i reklam AOA. Dobrze, przejdźmy do tego miejsca. I teraz bardzo ważne, że te miejsca, jak tutaj widzicie, to znacie po prostu z narzędzia jako możliwość dodawania postów. Tak to powinniście wiedzieć. Natomiast pojawiły Wam się dwa nowe sposoby tworzenia reklamy. Z opisu, który tutaj znajdziecie, jest to, że to są modele optymalizacji kampanii zgodnie ze strategią, bidowaniem, optymalizacją, eventami, zdarzeniami, po to, żeby targetować i odpowiednio optymalizować reklamy pod względem wyświetlania zgodnie z wytycznymi Michała Lidzbarskiego. Kto to jest? No to jest jeden z takich kluczowych przedstawicieli branży edukacyjnej w Polsce, który jest prezesem firmy Web2Learn, zajmującą się tworzeniem, znaczy udostępnianiem platformy do sprzedaży kursów i robienia webinarów. Czyli korzystamy z tego, zresztą jak widzicie tą różową stronę, którą przygotowujemy na webinary, tak, to zaproszenie, to jest właśnie narzędzie Web2Learn. W ramach Akademii Fastony korzystamy z tego narzędzia, jest super. Oczywiście współpracując blisko z Web2Learn, wypracowaliśmy modele i na wielu różnych testowych kampaniach wybraliśmy takie kampanie, które ułatwiają twórcom cyfrowym i tym, którzy sprzedają rzeczy cyfrowe, tak jak webinary, kursy, szkolenia, edukują i tak dalej,
dwa dodatkowe modele. Ten pierwszy model, Web2Learn Ruch, to jest specjalny model do użytkowników, którzy są gotowi czytać dłuższego rodzaju treści na waszej stronie internetowej. Kierujemy ich na bloga, na opinie, na testymoniale, na stronę, gdzie klient ma poświęcić więcej czasu na przeczytanie tej treści i ma na to czas. Natomiast Web2Learn zapisy jest to specjalny taki rodzaj kampanii, który pozwala wam specjalnie optymalizować się pod eventy i zdarzenia, które są tylko i wyłącznie w Web2Learn zaszyte automatycznie, czyli zintegrowane z API konwersji, zintegrowane z eventem, jakim jest zapis na webinar, czyli complete registration. I to jest bardzo ważne. Dodatkowo zobaczcie, że ta część, ta sekcja we wszystkich postach już wygląda inaczej. To było olbrzymie wyzwanie technologiczne, olbrzymia rzecz. Naprawdę kolega, który nad tym pracował, to był miesiąc pracy, żeby ten formularz, który mieliście, automatycznie przekształcić takie coś. Dlaczego to jest tak ważne? Ja rozumiem, że możecie tego też nie pojąć, bo to wiecie, IT, dziwny świat, ale zobaczcie, dzięki temu, że to wszystko zostało podzielone, w każdej chwili wiesz, czy nie zapomniałeś czegoś uzupełnić, czy te pole jest dobrze wypełnione, czy znajdują się właściwe rzeczy, to cały czas system jest w stanie tobie mówić, czy czegoś nie zapomniałeś, czy coś jest właściwie, czy coś nie jest właściwie, bo widzisz. Na supporcie mieliśmy bardzo często takie problemy, że klient wypełnił część i zapomniał jakiegoś pola, klikam i nie działa. Tutaj w tym momencie, jak nie masz wszystkiego na zielono, to ten przycisk klikaj, opublikuj, nie zadziała. I to jest w ogóle świetne. Ponadto jesteście w stanie zaplanować, czyli robicie tą reklamę Web2Learn, czyli reklamę jakąś i na przykład, nie chcecie, żeby ona była już natychmiast reklamowana, tylko za jakiś tam czas. Zaczynamy kiedyś. Tak, można to zaplanować. A teraz najlepsza rzecz. Wyszedłem. Nie ma mnie. Musiałem wrócić do pracy, dzieci, cokolwiek. Zamknęła się karta, straciłem internet. Nie ma, tak? Było, nie ma i wiele razy zdarzało się tak, że trzeba zacząć od nowa. Już nie trzeba. Pod spodem macie coś takiego jak wersje robocze. Pyk. Jesteście dokładnie w tym miejscu z zapisanymi tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj uzupełniliście. One się w czasie rzeczywistym automatycznie zapisują. A jak nie pamiętaliście, co robiliście, który post, to w tym miejscu macie wszystkie wersje testowe, które macie, wszystkie wersje testowe, zaplanowane, wszystko macie w tym miejscu, czyli tu, gdzie jest taki folderek. Czyli każdy post, zobaczcie, robię sobie post typu, najprostsze foto i tu jest wszystko zapisane, ale zobaczmy. Robię. Dodaję tekst główny, pitu, dodaję jakieś wideo, czyli foto. A nie, ta grafika jednak mi się nie podoba. Dobra, zrobię to w Canwie. Zamknąłem. Okej, zamknąłem, zdarza się. Wracam. Mam. A, przepraszam, to nie ten post, okej. Ale każdą rzecz, każdą jedną, którą mam, mam zapisaną i mogę edytować. Mogę do tego wrócić. To bardzo mocno ułatwia pracę. Ponadto, jeżeli macie post, który jest zaplanowany i on jest zaplanowany i będzie za 4-5 dni, a zmieniła wam się koncepcja, to nie ma też z tym problemu, że do postu zaplanowanego, który jest zaplanowany na, że on się pojawi dopiero 29 września, można go edytować i zmienić. Po prostu. Czyli możecie sobie dzięki temu zaplanować posty na cały miesiąc do przodu i w każdym momencie do tego wrócić i przeedytować i zmienić. To bardzo fajne i to dotyczy zarówno reklam AOA, jak jednych i drugich, jak i wszystkich postów, które u nas są. Jedyna rzecz, której tak jeszcze nie wygląda i ona będzie nie do końca tak wyglądać jak post karuzelowy, to jest to, bo tutaj karty przesuwa się lewo-prawo, tak? Tutaj są kolejne, więc nie da się tego w ten sposób modułowo zrobić, ale od razu mówimy, że ta górna część i to będą takimi modułkami, ale po rozwinięciu będzie wyglądało to w ten sposób. Więc tutaj macie
coś, co wam mocno pozwoli robić to, co jest najważniejsze, czyli dobrze przygotowywać content. Wprowadziliśmy też podział na posty i na reklamy, żeby też było wam łatwiej. Niedługo też się pojawi tutaj zakładka lead, więc jak ktoś ma pakiet lead, nie będzie musiał się przełączać na tamten pakiet, będzie mógł kampanię lead adsowe robić też tutaj. No dobra, mam nadzieję, że wam to się podoba lub nie podoba. Sprawdzę, co piszecie. Przeczytam wasze komentarze, bo w końcu ja jestem dzisiaj tutaj dla was. Pisze Bartłomiej, czat moderator. Aha, Jacek jest, jak jest z reklamami szczególnej kategorii na Facebooku, na przykład nieruchomości? FB standardowo nie pozwala wtedy robienia ograniczeń wiekowych i promienia 15, uwagi, jakieś... Słuchajcie, Jacku, my pracujemy na Facebooku, więc jeśli wprowadzisz takie ograniczenia na 1 kilometr, a Facebook mówi nie, my automatycznie poszerzymy ci to do 15 kilometrów z takim jakimś tam limitem dodatkowym. Dlaczego? No bo takie są wymogi Facebooka. My nie oszukujemy Facebooka, nie kombinujemy. Te ograniczenia dotyczą ciebie, czy robisz przez Fastonego, czy przez Facebooka, bo robisz reklamy na Facebooku, więc nie da się. Jacek, dobrze, fajne zmiany, pisze Greg. Dziś pracowałem z czatem, będzie o nim. Brawo, pisze Łukasz i to jest super. Aniu, dziękuję. Bartłomiej, to jest od nas. Marciek, wystarczy, żeby opublikowane wersje zapisała się jakoś robocza do ponownego wykorzystania. Wystarczy jeden checkbox na koniec zapisać w roboczych. Nie, nie, nie musisz w ogóle zapisywać, nie musisz. System, tam jest w ogóle taki rodzaj, bo cała aplikacja jest w Reakcie. Klikasz i to automatycznie zapisuje, tak jakbyś, nie wiem, pisał w Wordzie, który jest w internecie i automatycznie ci wszystko zapisuje. Po co musisz przycisnąć guzik zapisz? Nie, robimy to co literkę, cokolwiek, jaką zmianę, robimy to automatycznie. Więc jak piszesz, piszesz, zniknie internet, piszesz, piszesz, zniknie prąd, nie wiem, dziecko ci coś wyłączyło, nic nie tracisz, nie masz żadnych straconej pracy, no po prostu jest łatwiej. Marzena, ja ciągle nie rozumiem, co daje AOA Web to Learn, ponad to, co już jest w systemie. Web to Learn, dobrze, moi drodzy, to może czas przeskoczyć do jednej lekcji. Pojawiły się jakiś czas temu tutaj takie znaki zapytania. Tak, macie takie znaki zapytania. Ja przejdę teraz tutaj. Macie znaki zapytania. To proszę, kliknijcie te znaki zapytania. Zobaczcie, tu są bardzo obszerne artykuły tłumaczące, jak korzystać z tej funkcji. Przy każdej rzeczy jest napisane, co to jest, do czego służy, co ci to daje, kiedy tego używać i ważne zmiany. Teraz na przykład wezmę post. No nie wiem, pierwszy, lepszy na przykład post karuzelowy. Dobra, niech będzie post karuzelowy. No to mamy. Skrócona wersja opisu, po co to jest, co to jest, do czego służy. Post karuzelowy w wersji tradycyjny post link click. Jaka jest różnica? Podsumowanie. Koniecznie przeczytaj. Tutaj jest kilka informacji dodatkowych oraz przykład użycia. I to ma każdy post link click, co to jest, do czego służy, co ci to daje, kiedy używać, przykład użycia. Post typu foto, co to jest, do czego służy, co ci to daje, kiedy używać, przykład użycia. Tak, tu są konkretne przykłady, na przykład postów, które, jakie są cele, co można... Każdy element to ma. Zobaczcie, jeżeli wrócę na chwileczkę do miejsca, gdzie jest hashtag i tutaj mamy na przykład magiczne słowo. OK, to tutaj macie opisane. Szybkie wyjaśnienie, co to jest, do czego służy, co ci to daje, kiedy używać, przykład użycia. Każdy element. Docelowo w tej chwili jakieś 80% wszystkich znaków zapytania jest opisane. Właśnie w ten sposób. Część z nich ma materiały wideo, żeby to lepiej wytłumaczyć. Część ma tą część opisową bardzo dokładnie. Nie? Na przykład retencja użytkowników. I są przykłady, że na przykład w branży nieruchomości ustawiasz 120 dni, w branży paznokcie 70 dni, w branży implanty 120, przedszkole 180, agencja reklamowa 180, produkty szybko zbywalne, sklep internetowy 3 do 7, przy dużym ruchu na stronie, przy małym ruchu
14, przy dużo większym, czy przy jeszcze mniejszym 30 dni. Wszędzie do wszystkiego są przykłady. Oczywiście mamy specjalne kategorie, no to oczywiście też jest opis, do czego to służy, jak tego używać, jakie są ograniczenia. Nawet takie specjalne kategorie jak polityka, są specjalne przykłady, czy hazard, który raczej nie możecie robić, potrzeba mieć specjalne. Tutaj wszystko jest wytłumaczone. Wszystko jest napisane po polsku jak najprostszym językiem. Raczej każdą z tych rzeczy napisałem sam. Następnie prosiłem osobę, która nie jest specjalistą od reklam na Facebooku, żeby powiedziała, czego nie rozumie, i poprawiałem. I prosiłem kolejną osobę. To jest dużo pracy. Jak widzicie, te teksty nie są takimi pitu-pitu na trzy linijki, ale bardzo mocno ci klienci, którzy już wiedzą, że tak jest, bardzo mocno im to pomaga. Na przykład promuj każdy post jako. Nie wiedzą, co to jest. Proszę bardzo, pełne wytłumaczenie. I teraz tak, można by było mi zarzucić, no dobrze, ale napisałeś tego dużo, jak tego czytać? No nie musisz. Możesz użyć na przykład filmu, możesz to obejrzeć. Tutaj jest pełno też różnych wartościowych opcji. Tutaj jest na przykład, jak wygląda targetowanie, opisane targetowanie, jak wygląda targetowanie, które robi AI, nasza sztuczna inteligencja, jakich używa różnych grup. I to jest przykład 150 grup, które buduje Fastony do tego, żeby znaleźć idealną grupę dla twojej firmy, i on je non-stop buduje i modyfikuje. Też jest dokładnie to opisane. Bardzo szczegółowo staramy się wytłumaczyć te wszystkie rzeczy, na przykład płeć. Niby proste, a zobaczcie, ile można ten temat napisać i jakie są tu elementy ważne. Na przykład wiek. To jest podzielone od razu, podpowiadamy. Osoby w danym wieku, jakie mają potrzeby, jakie mają zainteresowania w danym z podziałem na wiek, żeby też wam wszystko ułatwić. Jak się używa na przykład budżet. A, przepraszam, tego jeszcze nie zrobiłem, tak, ale już jest opisane, też się niedługo pojawi. Wszystkie te funkcje cały czas będą rozwijane po to, żeby te znaczniki pomagały wam z tego korzystać. Wracam do waszych pytań. Czyli dopięliście bazę wiedzy. Tak, dopięliśmy bazę wiedzy, ale jeszcze lepiej, ta baza wiedzy puchnie, bo ja ją cały czas buduję, a to jeszcze lepsze, ona będzie jeszcze bardziej fajna, bo wdrożyliśmy ją w ChatGPT. Na bieżąco też będziemy to wszystko, co piszemy, uczyć czata GPT, że będziesz mogła zadać mu pytanie i on odpowie ci, więc niektórych rzeczy po prostu na bieżąco będziemy ciebie uczyć. Te helpery są mega przydatne, brawo wy. Dziękuję, Łukasz. Jacek, czy klienci, którzy już kolejny rok odnawiają abonament na Smarta, będą mieli też opcję dostępną Lead Ads? Jacku, opcja Lead Ads jest to moduł dodatkowy, tak samo jak moduł Web to Learn jest modułem dodatkowym, który się dokupuje. Tak, jesteśmy tanią aplikacją jak Lego i możesz sobie dodatkowe klocki dokupić w każdej chwili. Nie musisz czekać do przedłużenia subskrypcji, no bo możesz to zrobić w każdym momencie. Grześ pyta, Jarosław mówi, że super robota. No, cieszę się, bardzo fajnie. Grzegorz, mi jeszcze brakuje bezpośredniego publikowania postów na Instagramie, nie reklama. Przydatna Grzesiu, jak zostajesz do końca i zdobędziesz wystarczająco głosów na to, że to chcesz, to z dużą dobą prawdopodobieństwa graniczącą z pewnością dostaniesz to na Black Friday. No ale wystarczy, że zagłosujesz. Jesteśmy tu po to, żeby właśnie powiedział, co chcesz dostać, Grzegorz, w prezencie na Black Friday. Może to będzie ta rzecz. Grzegorz, dobrze, tutaj nasz team. A można edytować post, który już jest promowany? Nie da się go edytować i nie da się go edytować ze względu na to, że tak jest skonstruowany Facebook. Jest gigantyczna przekręt, który można by było zrobić, żeby dało się, ale to mocno zaburza całą kampanię i lepiej skasować ten post albo wyłączyć reklamę, niż go edytować. Julia pisze, że też marzy o postowaniu na Insta przez Fastony. Już masz kolejnego wielbiciela, już są dwa głosy. Dobra, sprawdzę dalej, co mamy w agendzie, bo nowe typy kampanii dedykowane zapisam i na formularz, czyli to, co ja tutaj pokazywałem, czyli wrócę z powrotem do narzędzia i to są dwa typy kampanii. Kampania Web to Learn, ona niewiele różni się od zwykłego AOA, Web to Learn ruch, czyli
tutaj nasz model optymalizacji kampanii jest taki, że to jest ruch dla osób, które chcą zdobywać wiedzę. Specjalny rodzaj kampanii dla uczących się, chcących przeczytać, dowiedzieć się i tak dalej. I to jest specjalnie dedykowane pod Web to Learn, zgodnie ze strategią, którą opracował z nami Michał Licbarski. Wy, jeżeli macie podobne działanie, a nie robicie po prostu sprzedaży przez kursy, macie podobne rozwiązanie, nazywa się AOA, e-commerce ruch. I to narzędzie też służy do temu. Są troszeczkę inne modele wyświetlania reklamy, optymalizacji, ale założenie jest takie same, żeby po prostu dowieść bardzo wartościowy ruch na stronę internetową. To jest tego cel. A to drugie, Web to Learn zapisy, to jest po to, żeby ludzie weszli i zapisali się przez jakiś formularz na coś, na webinar, zostawili lida, na szkolenie, na coś. Czyli to jest model optymalizacji, gdzie jest na stronie formularz zapisu i ludzie mają się zapisać przez ten formularz. A event sprzedaż to jest model optymalizacji po to, żeby pokazywać to reklamą ludziom, którzy są gotowi, a czyli ich zachowanie w internecie, sposób przeglądania, historia, to są ludzie, którzy kupują przez internet, czyli dochodzimy do transakcji. Ci, którzy wypełniają i zostawiają lidy, ci, którzy kupują. Dwa zupełnie inne modele, inaczej to działa. Do tego stopnia, że tutaj jest automatycznie zdarzenie jedno wybrane, nie da się wybrać innego. One automatycznie jest połączone z Web to Learn, i przez API konwersji są zbierane dane i przez Pixel zwykły też są zbierane dane. I to jest dla, no właśnie dla tych ludzi, którzy korzystają z Web to Learn, świetne rozwiązanie. Dobrze, pójdę dalej. Nowa integracja z Web to Learn i wyniki z kampanii. Słuchajcie, moi drodzy, ten webinar i te poprzednie webinary, które zaczęliśmy tak bardzo teraz intensywnie przez wakacje robić o wizytówce w Google, o tym wszystkim, to jest robione webinary, są w 100% przez to narzędzie. Wy mogliście zobaczyć reklamy w różnych kolorach, zielonym, niebieskim i różowym. W zależności od tego, jaki jest wasz temperament, jak bardzo korzystacie z Facebooka, jak bardzo jesteście aktywni, to mogliście zobaczyć, znaczy ci najbardziej aktywni, ci najbardziej tacy, którzy Facebook identyfikuje, że są osobami, które no, najwięcej skorzystają z tego webinaru, dostali wersję taką różową. Jestem ciekawy, kto w komentarzu widział różowe reklamy nasze, z was wszystkich, na przykład na webinarze o tym, żeby opinie w Google, żeby filtrować opinie w Google, żeby opinie z jedynkami, z jedną gwiazdką, drugą, czterema gwiazdkami, czyli od 1 do 4 się nie pojawiały. Napiszcie proszę w komentarzu, czy ktoś widział wersję zieloną, niebieską czy różową? I zakładam, że większość z was widziało wersję różową. No tak mi się będzie wydawało. Dlaczego tak jest? Bo kampania AOA ma ze sobą taki model rozpoznawania obrazów i dopasowywania kreacji pod użytkowników. I ci, którzy mieli zieloną, to są ludzie, którzy bardzo długo adoptują się z reklamą i oni będą... No, oni muszą mieć ten kolor zielony, zapewnienie tego komfortu, takiego wiecie, green space, my to nazywamy, i oni bardzo długo podejmują decyzje, więc oni muszą dostać wersję zieloną. Ci, którzy widzieli niebieską wersję, to są ludzie, którzy potrzebują dowodów w swoim życiu na to, żeby podjąć decyzję i oni po prostu podejmują decyzję w oparciu o fakty. A ci, którzy mają wersję różową, to jest wersja osoby, które potrzebują rozwiązania i są gotowe do tego, żeby podjąć w życiu decyzję szybko, czyli głównie przedsiębiorcy, freelancerzy, osoby, które są decision makerami, czyli osoby, które podejmują decyzje w rodzinie, w domu i tak dalej. No i teraz sprawdzę, jaką wersję reklamy widzieliście. Alicja widziała niebieską, tutaj widzę różowy, chociaż może też by zielona. No, wydaje mi się, że część z was będzie widziała i takie, ale zobaczcie, to jest bardzo fajne, bo system
dobiera do tego, w jaki sposób korzystacie z Facebooka, jaką macie intencję, jaki jest sposób waszego zachowania, czy jesteście dynamiczni, w jakim etapie życia, bo na przykład o godzinie 2 w nocy możecie zobaczyć inny kolor, a o godzinie na przykład, nie wiem, 16, gdzie jesteście w pełni w biegu, zobaczycie inny kolor. I to jest właśnie, tak działa kampania AOA. To jest po prostu fenomenalne narzędzie. I teraz przyznaję wam się, ile kosztuje, kto wybiera kolor? System. System wybiera kolor i sam decyduje. Dobra, teraz bardzo ważna rzecz. Jak myślicie w najdroższej branży marketingowej, czyli waszej, ludzi odpornionych na reklamę, zrobiliśmy reklamę porównawczą, czyli zrobiliśmy reklamę pyk, pyk, pyk Facebookiem i zrobiliśmy reklamę przez nasz system. Jaka różnica, ile kosztowało nas zapisanie was na webinar? No nie tylko was, klientów, tylko ogólnie, wszyscy. Zapisało się 1300 osób do najdroższej grupy odbiorców, jaka jest, czyli ludzi, którzy interesują się reklamą, są przedsiębiorcami, są targetem tysięcy różnych firm. Piszcie w złotówkach, ile mogło kosztować zapis na webinar. Nie kliknięcie linku, tylko fizyczne zapisanie się na webinar. Ok, tutaj mamy 20 zł, brawo, kto jeszcze? 15 zł, bardzo dobrze, to prawie 30 zł, 12 zł, 8 zł, Viola, 1 zł. No nie, Facebook nie jest taki szczodry. Dobra, słuchajcie, od razu wam mówię. Robiąc to przez Facebooka, średnia cena leada kosztowała nas blisko 33 zł. Do różnych grup odbiorców wyszło 33 zł. Oczywiście szybko to obcięliśmy, no bo 30 zł za zapis na webinar, gdzie zapisało się 1300 osób, to po prostu było drogo. Bardzo. Reklama AOA w modelu, który opracowaliśmy z Michałem Lidzbarskim, celem na jego platformę, gdzie wszystko jest odpowiednio skryptowane, 8 zł z haczykiem. Gigantyczna różnica. Gigantyczna. Dlatego też wiemy, że ten model optymalizacji właśnie pod zapis, ten, który z Michałem opracowaliśmy na podstawie setek kampanii, które on ze swoimi klientami robił, mogliśmy zassać wyniki i po prostu system mógł wybrać optymalny model, a jednocześnie my przesyłamy do niego przez API informacje, co powinno się wydarzyć na stronie, jak zbierać dane, jak wydarzenia, jak eventy, API konwersji jest zapięte, żeby jak najwięcej Facebook zebrał informacji, co działa, co nie działa. Świetne rozwiązanie, tym bardziej, że Michał ma jeszcze wersję, gdzie możesz mieć jeden link na zapis na webinar, a mogą być dwa rodzaje stron. I w czasie rzeczywistym użytkownikom różnie się pokazują i można wybrać, która wersja jest lepsza. Taki test AB, a macie tylko jeden link, czyli w jednej reklamie użycia jednego linku, ale strona ewoluuje pod klienta. No dobra, ta cena 8 zł jest za zapis, a nie za kliknięcie. Za kliknięcie to bym chyba sobie tak bym zrobił. Boże, straszne, 8 zł za kliknięcie. Agnieszka pisze, że my was po prostu lubimy. Dziękuję. Wygrałem jakąś nagrodę, muszę tak pomyśleć o tym i faktycznie wprowadzić takie wersje specjalne, że jeżeli ktoś trafi. Czy jeżeli ktoś nie korzysta z Web to Learn, jest szansa dla ciebie? Alicja, tak, możesz z tego korzystać, ale niektóre rzeczy, które tam przez API z Web to Learn ustawiamy, no nie da się. Czyli będzie działać, ale z Web to Learn będzie działać lepiej. Dobra, pójdźmy dalej. Moduł zbierania i moderowania opinii w Google i w Booksy. O, moi drodzy, na chwileczkę wyłączę udostępnianie, bo muszę wam coś pokazać, a żeby to zrobić, muszę wejść tutaj i wpisać, czyli od Marcinka mam specjalny link. Teraz ja wam ten link po prostu wam dam. Znaczy ja go też wyświetlę, ale też go wam dam. Dam go wam na czacie. Wprowadziliśmy, jeżeli ktoś z was ma, proszę bardzo, to jest wasz link, ale na razie mnie posłuchajcie, wytłumaczę, o co chodzi, udostępnię teraz ekran, nie klikajcie jeszcze linku, zepsujecie sobie całą zabawę. No dobra, udostępniam i już mówię, o co chodzi. Moi drodzy, jeśli
Pracujecie w biznesie lokalnym, rozumiecie, jak bardzo istotne jest, żeby klienci pisali na waszej wizytówce w Google, że jesteście super. Kto był na webinarze specjalnie o tym, to jest ponad 1,5-godzinny webinar, który mówi o tym, że dlaczego warto, który oczywiście był nagrywany, ale tego nie udostępniamy. Chyba że poprosicie waszych opiekunów, ludzi, z którymi z naszej firmy, z którymi macie relacje i oni się ugną pod naporem waszych próśb, to wam ten link załatwi. No ale tak czy siak. To narzędzie działa w ten sposób, że jak klient do was zadzwoni, odbierzecie telefon, pogadacie sobie z nim, to możecie ustawić, że po 3 dniach dostanie SMS-a z prośbą o ocenę. Może to być na przykład po godzinie, po 2 godzinach. Na przykład, nie wiem, jesteście pizzerią, klient zamówił pizzę, oznaczacie, to był klient i po 2 godzinach, tak jak on już zdążył zjeść, już mu jest dobrze, po prostu przyjemnie i pamięta tą pizzę, dostaje SMS-a, proszę oceń nas. No i teraz, jeśli oceni was na 1, no to dostaje po prostu SMS-em ten link. No to tutaj możecie wpisać imię, nazwisko, pitu, pitu, pitu i on po prostu wyżywa całą żółć. Wy jesteście beznadziejni, że pizza była za słona i w ogóle, i w ogóle. Jeżeli wystawi wam 2, no to macie to samo. Jeżeli wystawi wam 3, macie to samo. Jeśli wam wystawi 4, macie to samo i dostajecie tą wiadomość na maila. Możecie do tej osoby oddzwonić, możecie do tej osoby napisać, możecie też ustawić regułę automatyczną, że na przykład ktoś wystawił wam 4 i 15 minut później bardzo dziękuję, dostaję maila, bardzo dziękuję za tą dobrą opinię, albo SMS-a, chyba SMS lepszy. Bardzo dobrą opinię. Przepraszam, bardzo dziękuję za tą dobrą opinię. Bardzo nam zależy na tym, żeby klienci wyznaczali nam, w jakim kierunku możemy się rozwijać, więc chcielibyśmy się ciebie zapytać, co moglibyśmy zrobić dla ciebie, żebyś nam wystawił ocenę 5. Myślę, że pierwszym krokiem do tego byłoby to, żebyś dał nam drugą szansę. Proszę, tu jest kupon 20%, zamów kolejną pizzę. Automatem. No dobrze, a co się stanie, jeżeli klient nam na przykład wystawi 1? O, to może być, o Jezu, w życiu takie coś się nie stało, jestem prezesem, przyjrzę się tej sprawie, proszę się nie denerwować, to jest bardzo ważna dla mnie opinia, zajmę się tym. Znaczy wiecie, on dostaje takiego SMS-a, a wy to macie dalej w dupie. Tak? Chociaż niekoniecznie, ale zaraz wytłumaczę dalej. A jak się wystawi 5 i tylko 5, to klienta kieruje na to, żeby kliknął Google'a. A jak kliknie Google'a, no to tu pisze się opinię prawdziwą. Czyli dajemy klientowi filtrowanie. 1, 2, 4 trafiają do was na maila, a 5 trafiają na maila, a czy na Google'a lub na Booksy. Proste, łatwe, przyjemne. Dlaczego by nie? Przecież to jest super. No i teraz, dlaczego to jest w ogóle, dlaczego ja mówię, że z tymi opiniami coś się dzieje? Jest pewna magia, którą zauważają moi klienci, którzy już mają to narzędzie, a mianowicie, jeżeli wasi pracownicy, którzy odbierają telefon, wiedzą, że po każdej rozmowie klient dostaje SMS-a z prośbą o ocenę, to w jakiś magiczny sposób, nie wiem, Harry Potter, nie wiem, magia, ci pracownicy są życzliwsi, milsi, odbierają telefony szybciej, uśmiechają się do tego klienta przez telefon, żartują z nim i ogólnie rzecz biorąc, klient jest bardziej zadowolony. Ja nie rozumiem dlaczego, bo przecież to są ci sami ludzie, mają te same szkolenie, a jakaś aplikacja na ich telefonie nagle powoduje, że zmienia im się to wszystko. Pewnie znacie odpowiedź, dlaczego tak jest. Ja wam z tą odpowiedzią was zostawię, ale to jest po prostu dla mnie, że to taki prosty mechanizm tak bardzo oddziaływuje na ludzi. Teraz, jeżeli macie ochotę, no to możecie poklikać ten link. Ten link jest właśnie po to, żebyście potestowali, zobaczyli, jak to działa. To jest po prostu, według mnie, to jest w ogóle rzecz, która jest genialna dla małych, lokalnych firm, które w końcu mają narzędzie, jak walczyć z frustratami, którzy przychodzą do waszej firmy, którą budujecie,
którą staracie się po prostu dbać, a taki człowiek po prostu miał dzisiaj zły dzień i wystawia wam jedynkę i psuje wam opinię, albo pisze jakieś bzdury i jeszcze nie zostawia do siebie kontaktu, nie możecie w ogóle wtedy zareagować, a Google mówi, nie skasuje tego i koniec. Nie? Więc to narzędzie pozwala wam po prostu tą nierówną walkę prowadzić na waszych zasadach. Wydał opinię, wydał. Zareagowaliście, daliście mu szansę, możecie zadzwonić, napisać maila. No milion rzeczy możecie zrobić, ale czasami po prostu dać temu frustratowi odpocząć. No i wiecie, mimo wszystko jak wystawił czwórkę, to go skonwertować na piątkę i jeszcze najlepiej, żeby jeszcze raz kupił coś, no bo przecież czemu nie? Widzę, że wam się podoba. Bardzo wam się podoba. Cieszę się bardzo. No i tyle. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Teraz kolejna rzecz, którą miałem wam pokazać. Dzięki już obszerna lekcja help. No to troszeczkę zboczyłem z tematu, już o tej mówiłem. Czyli mówimy o narzędziu Fastony. Zatrzymaj udostępnianie i z powrotem wrócę do Fastonego. Udostępnij ekran. Fastony udostępnij. Obszerna lekcja help to jest to, że tu wszędzie macie bardzo obszerne. I ja wyszedłem z założenia, żeby odpowiadać na pytanie, co to jest, co mi to daje, jak z tego korzystać i dajcie mi jakiś przykład, bo ja chciałbym, no mi łatwiej jest na przykładach, nie? W części przykładów jest w ogóle wideo, na przykład w Event AOA jest wideo, które mówi o tym, jak zrobić te reklamy, do czego one służą. My tych wideo będziemy usuwać więcej, czy robić więcej. No tutaj jest nawet 3 wideo umieszczone, nie? Czyli na przykład jak mierzyć konwersję od razu, jak zoptymalizować, jak ustawić i tak dalej. To wszystko tutaj jest zrobione, żebyście mogli zrobić. I teraz co fajne, jeżeli jakiś filmik składa się z wielu tematów, to tutaj automatycznie macie tą minutę, na które odpowiada na to konkretne pytanie. Nie musicie oglądać całej godziny, tylko on się zacznie dokładnie w tym miejscu, w którym jest odpowiedź na wasze pytanie. Bardzo mocno pracujemy i będziemy tą sekcję mocno rozwijać po to, żebyście razem z nami też podejmowali lepsze decyzje, uczyli się i po prostu byli super. Kolejne pytanie, otwarcie Akademii Fastony. Moi drodzy, przez ponad rok prowadziliśmy Akademię Fastony, przeszkoliliśmy blisko 1000 firm, znaczy 1000 osób. To była taka gigantyczna akcja szkoleniowa, blisko 100 godzin online z różnymi prezesami, głównie edukatorami byli prezesi firm, Paweł Salas, Freshmaila, no i wiele, wiele innych osób, żeby już tam nazwiskami was nie zamęczać, w tym dwie osoby, które nie były prezesami. Monika Zielińska, twarz Facebooka w Polsce, to ją widzicie na wszystkich webinarach, to ją wszystkich widzicie na szkoleniach. Udało nam się ją pozyskać, że jako twarz z Facebook Polska uczyła, jak budować markę w Akademii. Oraz Damian Domański, który przez wiele lat pracował w Google i uczył ludzi, którzy pomagali klientom na słuchawce, co w ogóle należy robić, żeby to wszystko działało, czyli uczył googlowców, którzy uczyli później was. To były dwie osoby, które nie były na stanowisku prezes. A reszta to byli eksperci od robienia biznesu, którzy no, robili te pieniądze i to spore i teraz dzielili się z wami wiedzą. No i my teraz chcemy to wszystko odtworzyć, ale w wersji takiej, że ja z tymi wszystkimi osobami negocjuję, no bo nie są to łatwe rozmowy, żeby kupić od nich prawa do takiego szkolenia, które oni robią, tak, które robili. No i to oczywiście to trwa i to będzie jeszcze długo trwało, no bo to są trudne rozmowy, ale w międzyczasie na prośbę Michała Licbarskiego, który mówi, Daniel, naucz moich ludzi, jak budować markę osobistą, w ogóle po co, dlaczego, jak to budować, jak robić posty, zrób to. A ja mówię, okej, usiadłem, zrobiłem do tego prezentację i nagrałem szkolenie, 12 godzin. Jak nagrałem te szkolenie 12 godzin, ja to robię ciurkiem, znaczy nie robię tak, 3 dni nagrywam, nie, po prostu usiadłem i nagrałem 12 godzin. Wiecie, mówiłem wszystkie fajne rzeczy, audience knowledge, targetowanie, lookalike'i, dynamiczne podmienianie zdarzeń, w ogóle wszystko, wszystko, super, naprawdę zrobiłem to fajnie. Zrozumiałem, że nikt tego nie zrozumie albo niewiele osób z tego skorzysta i że to trochę jest głupie. Zrobiłem drugą prezentację i zrobiłem kurs taki 3-godzinny, w którym w 15 lekcjach mówię, co trzeba po kolei zrobić. I teraz
jeśli jesteście klientami Fastony, to kopiujecie sobie ten kod. Kopiuj. Klikacie kup. Ten kod oczywiście automatycznie wam tu się wstawi. Klikacie aktywuj. No jak wpijecie, dostaniecie 50%. A, nie widzicie tej karty chyba, bo ja jej udostępniam. Okej, dobra. Ale jak klikniecie, macie tam formularz, możecie zamówić i kupicie to za 48 zł. Dlaczego chcę za to hajs? Ja tych pieniędzy tak naprawdę, te 40 zł nie potrzebuję. To nie ma znaczenia dla naszego biznesu, te 40 zł, ale uznałem, że to będzie wystarczająca motywacja dla ludzi, którzy dostaną ten kurs, żebyście go obejrzeli. Bo moim celem nie jest te 50 zł, moim celem jest to, żebyście czuli presję, żeby przejść te wszystkie lekcje. Jest ich 15. Jak czujecie, że za coś zapłaciliście, to bardziej, mam nadzieję, się do tego przyłożycie. A oceniał to ten kurs jeden z większych edukatorów w Polsce, który uczy, no jest naprawdę autorytetem, największa grupa o uczeniu, o tym, jak robić e-learning, to jest jego. No i dostałem od niego bardzo dobrą ocenę. Zasugerował mi tylko, żeby wstęp zrobić zamiast 5-minutowy, 2-minutowy i to się wydarzy, ale tak, dostałem bardzo dobrą ocenę i bardzo mu się podobało. Cieszę się, no bo ja nie jestem osobą, która zawodowo robi kursy, ale postanowiłem część tej wiedzy, którą mam, skompensować do minimum z gotowymi przykładami, co robić. I to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli jesteście lokalnym biznesem, typu fryzjerem, mechanikiem, ktokolwiek, to wasza marka osobista też decyduje, czy klient podejmuje decyzję o waszym zakupie od was. Dlatego uważam, że każda osoba, która promuje się w internecie, swój biznes, nawet sklep internetowy, powinna wydać 40 zeta na to, żeby sobie to kupić. Oczywiście nie musicie, jak nie chcecie, ale uważam, że warto, a cena jest po to, żebyście czuli ten przykaz, że jednak wydałem za to, to w końcu to obejrzę, bo jakby było za darmo, to obawiam się, że było za darmo, nikt by z tego nie korzystał. No, takie mam doświadczenia, wiem jak jest, wiem jak przedsiębiorcy są zapracowani. W tym miejscu pojawi się więcej rzeczy, na razie jest ta, ale nie bójcie się, będzie więcej, będzie o wizytówkach w Google, będzie dużo rzeczy oraz będzie dużo materiałów, jak korzystać z Fastony, one będą bezpłatne. Nie będzie żadnej ceny, po prostu będą free. Dobrze, co dalej? Nowe tłumaczenia. Aha, prawie wszystko w Fastonym zostało poprawione tłumaczenie typu posty z typu zdjęcie. Opisy tutaj też zostały poprawione. Każdy z tych elementów został poprawiony. Tych poprawek to były dziesiątki. No, czasami było tak, że pisaliśmy coś, nie pasuje. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wiele, wiele tych elementów było po prostu cały czas poprawianych i to po prostu się nie zmieni, ciągle będziemy to poprawiać, ale prawie wszystko już jest po polsku. Część osób nam zarzucała, no bo my w ogóle aplikację budujemy po angielsku, a następnie tłumaczyliśmy na polski i nie nadążaliśmy. Teraz prawie wszystko, bo jeszcze są rzeczy, których nie ma, są już bardzo mocno tak opisowo zrobione po polsku. No i też będziemy o to dbać, żeby to było tego jeszcze więcej. Na przykład, nie wiem, tu w integracji napisaliśmy, że ta integracja pozwoli na automatyczne pozyskiwanie, o, tu wam przykażę, tak dokładnie opisane, co to daje, tak? I to po prostu staramy się bardzo łatwo wam wszystko opisać, bo to jest super. No i dobra, teraz przychodzę do rzeczy, która jest według mnie super sexy. Normalnie bardzo się ucieszyłem, że firmę na tym etapie stać na to, żeby dać wam to za darmo, gdy my za to po prostu płacimy. W tym miejscu, pod zielonym miejscem, macie czata GTP wersji czwartej, czyli tej płatnej, która kosztuje $20 miesięcznie. Wy macie za darmo, full wypas, nie ma żadnych ograniczeń i tak dalej. Oczywiście, jak będziecie przesadzać na zasadzie napisz mi książkę, no to was wyłączymy, no bo kurczę, dołożymy 1000 zł do was, no to trochę bez sensu, ale możecie prosić o to, żeby zrobił wam reklamę, zrobił wam post na wybory, na coś, w każdej branży i co jest jeszcze najfajniejsze, on jest nauczony, co to jest AOA. To wam przykład. Napisz mi treść AOA
Do sprzedaży kur, do sprzedaży, kurtek zimowych napisz mi trzy treści AOA. AOA event. Teraz, jakie tu są modele? My mamy tutaj modele takie, które cała strategia 4-2-1 jest zgrana. On wie, co to są posty czwartego, posty drugiego. Zaraz wam pokażę. Podpowiada wam w ogóle zainteresowania. Nie, a teraz dobra, ok. Zgodnie ze strategią 4-2-1 napisz mi post typu czwartego o kurtce. Mi się podoba. Mi się po prostu podoba, ponieważ oznacza to, że możecie dzisiaj mieć narzędzie, które pomaga wam tworzyć posty, pomaga wam robić tę treść i on jest nauczony, ma wczytane bardzo dużo danych. Na przykład, nie wiem, co to jest piksel, co to jest tamto, są jakieś podpowiedzi. To wszystko, wszystko tutaj jest i myśmy to wciągnęli po to, żeby uczyć. A teraz jeszcze, jak skończymy budować to naszą, te znaki zapytania, to też to wszystko wgramy dodatkowo i on będzie jeszcze o to wszystko mądrzejszy. I to jest w ogóle super rzecz. Teraz uwaga, na Black Friday, jeśli się uda, a daję wam dużą szansę, że się uda, każdy z was będzie mógł na swojej stronie internetowej zainstalować takiego asystenta. Jak to będzie działać? Podajecie link do swojej strony. Gdybyście przypadkiem podali link do twojej konkurencji omyłkowo, to nasz system zeskanuje wszystkie strony, które podaliście, zbierze stamtąd informacje o tym, co tam jest, o ofercie, o produkcie. Można też dać linki do filmików na YouTubie albo wgrać filmiki, to on zrobi z nich transkrypcję, a następnie nauczy się z tej transkrypcji. Można też dać pliki typu dokumenty przygotowane i on też może wgrać. Jak jakaś firma ma, nie wiem, dokumenty firmowe w postaci PDF-ów, też można je wgrać i będziecie mogli mieć asystenta, którego celem jest tylko jedna rzecz. Przekonać klienta, żeby zadzwonił do was lub wszedł do waszego sklepu internetowego i kupił od was usługę lub produkt. Będzie można z nim porozmawiać, tak jak tutaj rozmawiacie, na każdy temat związany z waszą firmą i z waszym biznesem. I na 99%, nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, będzie taki nowy moduł Fastony, który jak widzicie działa, a będzie jeszcze lepszy, będzie można wgrać i ustawić na swojej stronie, żeby klienci mogli rozmawiać i on będzie mógł kierować. Dam wam przykład. Tutaj przejdę na inną kartę. Przestanę udostępniać to i udostępnię wam coś innego. Udostępnij ekran. Ok. I teraz udostępniam wam to. Słuchajcie, to jest farmaceuta online. Idziecie do apteki i możecie rozmawiać. No i teraz słuchajcie, co ja będę pisał? Cześć, jestem Daniel, mam 50 lat i czuję się staro. Nic mi się nie chce. Już jestem zmęczony życiem. Poleć mi coś na to, by wróciła mi energia.
Cześć Danielu. On ma całą wiedzę apteczną u siebie, w głowie. To jest przykład zastosowania tego, że możecie mieć to u siebie. I teraz uwaga. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz zamówić te suplementy teraz przez czat. Farmaceuta w aptece Jasionki w Warszawie będzie mógł przygotować zamówienie do odbioru za 10 minut. Pamiętaj jednak, że jestem asystentem AI i moja główna rola polega na doradzaniu, jakie leki lub suplementy powinni wybrać. W aptece zawsze warto skonsultować się z farmaceutą. Okej, przygotuj mi paczkę. Będę za 10 minut. Enter. Bang. Oj, wyłączyłem przypadkowo. Czekaj, już włączę. Już włączę. Słuchajcie, to narzędzie, które budujemy. Może nie na Black Friday. Na Black Friday będzie można rozmawiać, ale docelowo chcemy, żeby to się rozwinęło w ten sposób, że będziecie mogli wgrać swój sklep, a nawet nie musieć mieć sklepu internetowego, i w tym miejscu będzie można kupić produkt albo umówić się na wizytę. Będzie można zrobić wszystko w czacie. Będzie można z tym porozmawiać. On ci doradzi, jaką fotowoltaikę zainstalować. Następnie dobierze ci parametry i pobierze ci 500 zł zaliczki. Just like that. Nam się wydaje, że strony internetowe, takie jakie są, no nie będą już atrakcyjne. Że sklepy internetowe też mogą odejść do lamusa, bo będziesz rozmawiał z czatem i czat, jak dobry sprzedawca w dobrej firmie, oprowadzi cię, pokaże ci, wyjaśni i ty od niego kupisz. Teraz zobaczcie, że my opracowaliśmy taki moduł empatyczny. Zobaczcie, co ja napiszę. Jestem chory. Mam raka wątroby. O ostatnie stadium. Proszę, pomóż. Przykro mi słyszeć o Twojej sytuacji. Rak wątroby to poważna choroba i wymaga specjalistycznego leczenia pod nadzorem klienta. I tam da. Ale zobaczcie, system zidentyfikował, że to jest choroba śmiertelna, i moduł empatyczny zadziałał po to, żeby porozmawiać z tą osobą i teraz, tak wiesz, w sposób ciepły, porozmawiać z całą, prowadzić rozmowę. Tam są różnego rodzaju takie moduły. Jeśli zidentyfikuje, że osoba jest tam 55 plus, to zaczyna używać prostszych zdań z mniejszą ilością przymiotników, bardziej opisując te zdania, tworząc krótsze zdania, jednocześnie po to, znaczy jednocześnie używając tych wszystkich treści po to, żeby osoba, która to czyta, może no już nie być tak bystra i potrzebuje innej formy narracji. Rozumiecie, jakie to jest świetne? Tak jak dobry sprzedawca, który rozmawia z klientem i czuje jego potrzeby i widzi, że ta pani na przykład niedowidzi albo coś tam, automatycznie dobiera narrację do klienta i nad tym pracujemy. I to, no, znaczy my będziemy to latami rozwijać. Ja już przedstawiam wizję przyszłości, że to zastąpi sklep internetowy, ale już w formie takiej, jak widzicie teraz, będziecie mogli mieć na Black Friday. Jeśli oczywiście na to zagłosujecie, no bo przecież możecie powiedzieć, że nie podoba wam się to i wtedy przerwiemy pracę nad tym. Bartek się pyta, czy można nauczyć czegoś jeszcze asystenta? Tak, bardzo ważny moduł jest taki, na którym pracujemy, że ty będziesz widział wszystkie rozmowy z klientami. Możesz edytować jego odpowiedź, czyli poprawić, i następnym razem on już uwzględni tą twoją wiedzę, którą przesłałeś, i on już następnym razem będzie lepiej odpowiadał. Czyli on jest cały czas uczącym się.
Nie, on po prostu będzie na bieżąco cały czas zbierał wiedzę i będziesz mógł w momencie, słuchaj, na tą odpowiedź źle odpowiedziałeś, przyjmij, że możesz jak tak i tak odpowiedzieć, to będzie lepsza odpowiedź. I on to zrobi. Tutaj pan Pompa pyta się, co to znaczy wideo rozmowa. Ja nie wiem, o co chodzi, ale chodzi o to, że ten czat będziesz mógł wgrać materiał wideo do niego i on skonwertuje to na treść, na przykład, nie wiem, masz materiał wideo, poradnik jakiś i on to przełoży na tekst, a następnie z tego tekstu nauczy się, jak rozmawiać z klientami. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, mi się wydaje, że to, co wam powiem, to jest w ogóle game changer. Pamiętacie tą aplikację, o której wam mówiłem, co robi opinię? No, czyli aplikacja Collab, ta, co wysyła SMS-y i w ogóle. Ta aplikacja... Będziemy starali się zrobić tak, że my połączymy ją z czatem i po rozmowie, która automatycznie zostanie stranskryptowana, czyli przełożona z mowy na tekst, będziesz mógł zaznaczyć Enter i ta cała treść zostanie zasilona modułem twojego czatu, żeby on się uczył, jak ty rozmawiasz z klientem, żeby mógł odwzorować twój sposób narracji, twój sposób argumentowania, odpowiadania na obiekcje klientów, żeby umiał być lepszym sprzedawcą od ciebie. Na podstawie rozmów twojego handlowca będą się automatycznie te czaty uczyły, jak lepiej sprzedawać twój produkt. Mi się podoba. Znaczy, ja lubię, że żyjemy w XXI wieku, bo w końcu możemy robić naprawdę fajne rzeczy. Tak, znaczy mam nadzieję, że w ogóle wam się to podoba, no bo to w końcu robimy to dla was. Przejdźmy do ostatniej rzeczy. Dodawanie integracji i beneficjenci. To teraz przejdę z powrotem. Przejdę w tej chwili, udostępnij ekran. Przejdę do Fastonego. I teraz, moi drodzy, w tym miejscu macie coś takiego jak taki trybik. I część osób, jak konfigurowała Fastonego, czyli macie pakiet od jakiegoś czasu, nie skonfigurowała na przykład Instagrama, nie dodała go, bo go nie miała, bo myśmy jeszcze nie byli gotowi dawno, dawno temu, bo coś tam. Tak, nie wybrała tego Instagrama. Więc teraz, to się zdarzyło właśnie w sierpniu, możecie wejść w tym miejscu. Jeszcze raz przypominam, wejść tutaj, gdzie macie projekt, i tutaj jest ten tutaj taki trybik, z projektu przeskoczyć na integrację i dodać waszego Instagrama. Automatycznie połączy to z waszym Instagramem. Jedna ważna uwaga, to teraz skupcie się. Jeśli macie Instagrama, to po pierwsze musicie dodać go do business managera, czyli business.facebook, nie do fanpage'a, do business managera. I wtedy on, jak już go dodacie, dodajecie siebie jako osobę i tam jest zasoby. Dodajecie to konto reklamowe, które używacie Fastony. Dopiero wtedy, kiedy macie Instagrama w Business Managerze i do tego Instagrama dokładacie to konto reklamowe, to wtedy dopiero to jest połączone. Ogólnie Facebook uczy, że tak trzeba zrobić, ale wiele osób tego nie wie, że Facebook tak uczy, dlatego nie robi. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Facebook jakiś czas temu zaczął wymagać od was, że musicie w reklamach oznaczać, kto jest beneficjentem tej reklamy, czyli kto jest tą osobą, która korzysta z tego, a kto jest osobą płacącą. I oczywiście zrobiliśmy to automatycznie, czyli automatycznie wstawiają się dane waszej firmy. Po co macie o tym myśleć? Natomiast mamy bardzo dużo agencji reklamowych, bo na Fastony no, olbrzymia ilość agencji w Polsce korzysta, no to te agencje reklamowe robią reklamy, gdzie beneficjentem jest ich klient, a nie oni. I płatnikiem jest ich klient, a nie oni. Więc w tym miejscu mogą wczytać dane do systemu, tak, które od razu się podstawiają, mogą wczytać inne dane, mogą też edytować, a jeśli te dane są niewłaściwe, na przykład nie ma takiego podmiotu albo coś tam, no to system mówi, hej, coś tu jest nie tak, nie? Czyli na przykład twoja wizytówka w Google inaczej się nazywa, ale okej, jeśli tak jest dobrze,
Nie jest to zgodne z tokenem od Google'a. Nie jest, tak? Wizytówka, którą masz podaną, nazywa się inaczej, ale przyjmijmy to za dobrą monetę, jednak ci mówimy, hej, no może to jest nieprawidłowe, może powinieneś to poprawić. Więc podsumowując, czy ja jeszcze coś dla was mam? No tak, no przecież ostatnia rzecz, która się pojawiła 5 minut przed webinarem, więc nie mogliście jej widzieć. Nawet jeżeli jesteście hard userami naszej aplikacji, nawet jeżeli jesteście partnerami, to też jej nie widzieliście. Proszę bardzo, kalendarz postów. Kalendarz postów. Możecie tutaj mieć wszystkie zaplanowane posty. A co najfajniejsze, widzicie co, gdzie jest publikowane. Możecie sobie zmienić na przykład na sierpień, wtedy są z długopisem. Jak wam się nie podoba, to możecie przenieść. I teraz co ważne jest, system pyta się, czy na pewno przenosisz, ponieważ mógłbyś przypadkowo przesunąć coś i to by ci wszystko zepsuło. Dodatkowo możesz w tym miejscu, jak ci pasuje ten kalendarz, o, tu nie mam nic, zrobić klik, chcę dodać post z typu zdjęcie, pyk, dodaj i dodajesz zdjęcie. A, jakiś ups się pojawił w tle. OK, zdarza się. Tu jest automatycznie ID i my to naprawimy. No ale dobrze, to jest rzecz, która się pojawiła wam dlatego 10 minut przed webinarem, no bo jeszcze może coś się wam zdarzyć. Ale wyobraźcie sobie, że możecie w tej chwili wszystkie posty planować właśnie w taki łatwy i przyjemny sposób. W tym miejscu mogą być zaplanowane, zapisane, można tutaj je dodawać, można je przesuwać, można wszystko z nimi zrobić, a teraz jeszcze najfajniejsze. Można z tego poziomu też je edytować. A se zmienię tutaj treść i dodam tyle. Tak? O, tyle. Albo na przykład użyję innego hashtaga, no bo chcę mieć inny hashtag. Albo dodam sobie emotikonki, no bo przecież mogę, mam prawo, tak? No przecież lubię emotikonki, więc chcę. Mogę zrobić, a dobra, jednak nie chcę opublikować tego za tydzień, chcę to opublikować natychmiast. Pyk i poszło. A dobra, jednak nie. I to jest fajna rzecz. Jak wam się to podoba? Czy możecie planować na wielu postów fanpage'ach klientów? No, możesz oczywiście na wielu fanpage'ach klientów publikować. Po prostu zmieniasz projekt na inny. Pyk i przełączasz się na ten projekt. Ja się nie przełączę, bo to są klienci Violety, ale przełączasz się na inny projekt i możesz dokładnie to samo zrobić na każdym projekcie. I teraz jeszcze uwaga, bo ja tak chciałbym poczytać te opinie, ale mam dla was w ogóle petardę taką. Ja jestem z niej w ogóle bardzo dumny. Ja mam niewielki wkład do tego, bo dział IT bardzo mocno tam cały czas produkuje to wszystko. Czy to lepiej niż w Canwie? Żadna różnica. Fajna jest rzecz, że my nie przesyłamy do Facebooka tego, że ten post będzie zaplanowany. Facebook nie wie o tym. Facebook myśli, że zrobiliście to ręcznie właśnie w tej chwili. Dla niego jesteście po prostu cały czas aktywni i one nie idą do Facebooka informacją, że to jest zaplanowany post. No bo jest taka metoda, którą Facebook zaleca. My tego nie robimy. Znaczy, bo po co? Przecież lepiej jest, jak to wszystko jest ręcznie robione i Facebook widzi, że to jest super, na świeżo, na bieżąco. Dobra, słuchajcie, jak już pokochacie tego czata GTP, tego, którego tutaj dla was przygotowaliśmy, i już będziecie z niego dużo korzystać i on będzie się też uczył was i w ogóle, to prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa z tego, co chcemy zrobić, to na Black Friday ten kalendarz będzie połączony automatycznie z czatem GTP. Co to oznacza? To oznacza, że będziesz miał taki przycisk, stwórz mi posty na najbliższe 90 dni i on analizując twój fanpage, twoje rozmowy z klientami, twoją stronę internetową, twojego asystenta AI, twoje rozmowy z klientami w połączeniu z Collabem, ruch na stronie, zbuduje personę twojego klienta, czy to budowanie persony, zrobi to automatycznie, następnie ci wyświetli
co mu się wydaje o twoim kliencie, wyświetli ci taką personę, będziesz mógł ją edytować i na podstawie tego do tej persony i do tego, co wie o twoim kliencie, wie co o twojej firmie, o twojej branży, o konkurencji, napisze ci wszystkie posty i wszystkie AOA na 3 miesiące do przodu. Jedyną rolą, jaką będziesz miał, to albo to zatwierdzić, albo zaedytować. Bo przecież robienie postów też mogą robić się posty automatycznie. Coś mi wyrasta z kości ogonowi i chce machać. Brawo. No, cieszę się wam, że to się podoba, dlatego tak bardzo mi zależało na tym, żebyście byli na tym webinarze, no bo no, dużo rzeczy robimy i robimy to nie dla nas, bo robimy to dla was i chcemy, żebyście z tych rzeczy korzystali, a jak damy je wam tylko w panelu i pokażemy, jest, no to może nie będziecie wiedzieli, że one w ogóle istnieją i nie będziecie z nich korzystać, a nas najbardziej cieszy, kiedy z tych rzeczy będziecie korzystać, kiedy wszystkie rzeczy będą ze sobą gadać, kiedy wasz telefon dzięki aplikacji na telefon będzie uczył sztuczną inteligencję, która wam napisze posty. Dzięki wasz telefon nauczy waszego asystenta, jak lepiej rozmawiać z klientem, będzie zbierał opinie, będzie pilnował waszych pracowników, żeby byli życzliwi, a jeszcze wszystkie rozmowy z klientami będą monitorowane, żeby lepiej targetować klientów, bo pamiętajcie, jeszcze jest jedna bardzo fajna funkcja w kolapie. Ludzie, którzy po rozmowie zostaną oznaczeni, to był klient, automatycznie smart bierze ten numer telefonu i używa w grupie remarketingowej. Czyli jak klienci do was dzwonią, automatycznie ten numer telefonu trafia do naszych reklam i za tym klientem chodzą reklamy. Czyli klient mógł do ciebie zadzwonić, pan pompa, pogadać o pompie, potem masz rozmowę z tym klientem, kończysz, do widzenia i cię pyta system, czy to był klient, tak, nie. Zaznaczasz, że tak, ten klient wraca do domu, już za nim chodzi twoja reklama, tylko dlatego, że do ciebie zadzwonił. Lepiej. Jeśli takich klientów będziesz miał ponad setkę, to da się z tych numerów stworzyć grupę lookalike, więc za osobami podobnymi do twojego klienta też chodzi nasza reklama. Im więcej osób do ciebie dzwoni, tym więcej mamy danych, żeby właściwym osobom robić targetowanie i tym więcej osób do ciebie zadzwoni. Dlatego tak ważne jest, żeby te wszystkie rzeczy ze sobą gadały, żeby one ze sobą rozmawiały, żeby po prostu wykorzystywać przewagę technologiczną tam, gdzie ta technologia pozwala wam to wszystko połączyć. No mam nadzieję, że to wam się podoba. To raczej uwaga, to co pokazuję w kolapie, to wszystko działa. To wszystko już jest. Każda z tych funkcji, ona po prostu już działa. Tutaj nic nie dodamy na Black Friday. Na Black Friday będziemy dodawać asystenta AI, który będzie uczył się stąd, jak lepiej rozmawiać z klientem. Dodamy wam system, który będzie publikował posty, żeby z tego te posty robiły się jeszcze lepsze. No bo to jest, tak na dobrą sprawę, każda rozmowa z klientem to jest wiedza, co na klienta działa, kto dzwoni, kto nie dzwoni, czy ta rozmowa jest długo, czy ten klient wraca, jak często klient do was dzwoni, jak długo trwają rozmowy. To są olbrzymie i bardzo wartościowe dane. Głupotą jest nie po prostu móc mieć aplikację na telefonie i zbierać te dane i nie wykorzystywać ich do reklam w Facebooku. Nikt tego nie robi na świecie, więc myśmy to zrobili i uważam, że to jest super, nam to bardzo pomaga. Słuchajcie, teraz pozostało w takim razie, żebyście zagłosowali, co chcecie. Dwie rzeczy są pewne. Wydaje mi się, że chcecie czata, który będzie tym asystentem. Więc obiecuję wam, że będzie. Znaczy będę robił wszystko, żeby był. Będzie też system, który napisze wam wszystkie posty i też będzie. Czyli te dwie rzeczy. Jaką chcecie trzecią rzecz, jaką chcecie, żeby ta trzecia rzecz była, no żeby ta po prostu była i poddajmy głosowaniu. I teraz bardzo ważne, ja przestanę udostępniać, otworzę usługę Google Docs i stworzę tam taki survey, czyli no normalnie taki, wiecie,
pytania i odpowiedzi, jakąś taką ankietę, taki formularz. I to, co będziecie teraz mówić, głos, ja już to udostępniam, i to, co będziecie mówić, to ja będę po prostu wpisywał, udostępnij ekran, następnie wam udostępnię to i będziecie głosować. I na podstawie tego głosowania ja postaram się wam zrobić to, co potrzebujecie. Głosowanie Black Friday. Dobra. No i teraz...